Punkt 4.2. Ustalenie listy zadań w ramach zadania powierzonego z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2014. Jest to projekt uchwały Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, w imieniu której głos zabierze koleżanka Kluście. Bardzo proszę. Proszę Państwa, co roku mamy możliwość właśnie ustalenia takiej listy dotyczącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W tym roku pragniemy, aby takim zadaniem najważniejszym i celowym była właśnie budowa kortu tenisowego na terenie klubu sportowego Gręba Łowianka. Wniosek komisji został przyjęty jednogłośnie i prosimy Państwa radnych również o pozytywne zaopiniowanie i przegłosowanie tego wniosku. Dziękuję uprzejmie. Jestem winien Państwu opinię komisji, opinię zarządu. Szanowni Państwo, jak Państwo pamiętacie, zgodnie z naszymi wcześniejszymi uchwałami, zdecydowaliśmy się na przyjęcie takiego dużego zadania, budowa kortu tenisowego na Gręba Łowiance i zgodnie z WPF-em w roku 2014 jesteśmy zobowiązani przeznaczyć na to zadanie kwotę 200 tysięcy złotych. Dlatego też tu połączyliśmy w uchwale, którą żeśmy przyjęli w punkcie poprzednim, przeznaczyliśmy środki w wysokości 172 500 zł na ten kort i kwota 27 500 zł, która obowiązywała w roku poprzednim i mam nadzieję, że będzie co najmniej taka w tym roku, dopełnia nam kwotę przeznaczoną na budowę kortu do wysokości 200 tysięcy. Dlaczego jeszcze pozytywnie opiniujemy? Mianowicie wnioski, które dotyczyły szkół, mianowicie i szkoły na dole, czyli ZSOI nr 6 i szkoły na górze, gimnazjum 64, oscylowały w granicach 200 tysięcy złotych. To były wnioskowane remonty boiska i tak wycenione, boisk w obydwu szkołach i tak były wycenione, no to się nijak ma do kwoty 27 500, dlatego wydaje mi się, że najwłaściwszym jest dopełnienie do 200 tysięcy kwotę na budowę kortu i tym samym 27 500 oszczędziliśmy na zadaniach priorytetowych. Zarząd opiniuje pozytywnie projekt tej uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na ten temat? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Gadowiczu. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie.